Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Beyoncé, najbogatsza. Gwiazda uplasowała się na szczycie zestawienia magazynu Forbes najlepiej zarabiających kobiet w przemyśle muzycznym w 2014 roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy na konto wokalistki wpłynęło 115 milionów dolarów, z których większość to dochód ze wspólnego tournée z Jay-Z. Drugie miejsce zajęła Taylor Swift z 64 milionami na koncie, a stawkę zamyka Pink, która zarobiła zaledwie 52 miliony. Nowy klip The Antwoord. Gwiazdy alternatywy zaprezentowały wideo do kawałka Ugly Boy, promującego ich trzeci krążek Donker Mag. I tak jak zawsze, dziwny i trochę mroczny klip wyróżnia się na tle innych produkcji, zwłaszcza że na plan muzycy zaprosili znakomitych gości. W teledysku wystąpili m.in. Flea z Red Hot Chili Peppers, Marilyn Manson, Dita Von Teese oraz supermodelka Cara Delevingne. Skoro jesteśmy stacją muzyczną, zaprezentujemy Wam teledysk. Nie jest to może radiowy hit, ale zespół Ylwis udowadnia, że przebój można zrobić nawet z piosenki o lisie. Ciekawe, jak pójdzie im z utworem o jogardzie. Let me tell you about a thing. I really want some yogurt. Well, not exactly yogurt, but it has a taste of yogurt and also kinda look like yogurt. The shape should be like yogurt. Some people will think it's yogurt, but with a closer look at my yogurt, you'll discover it's not yogurt. Banana, vanilla, strawberry, put it in your mouth. Yogurt. Papaya. That's what I'm talking. Guava. Talking about chocolate. In the face. Yogurt. Właściwie to całkiem niezły kawałek, wystarczy tylko zamienić jogurt na przykład miłość. Powrót Keszy. Po burzliwym okresie w swoim życiu, sądowej walce z byłym menadżerem oraz pobycie w klinice odwykowej, wokalistka powraca z premierowym singlem zatytułowanym Lover. Wyprodukowany przez Spookeya Rubensa i Spilkasa, kawałek jest zapowiedzią nadchodzącego krążka Keszy, który ma ukazać się w przyszłym roku. Kolejny odcinek wczorajszych. Już w niedzielę wieczorem kolejny odcinek programu Wczorajsi, czyli Taśmy Prawdy. A w nim kolejne niezapomniane imprezy, no albo zapomniane. Pamiętajcie jednak, że kolejnymi bohaterami możecie być wy, jeśli oglądając program uważacie, że wasze imprezy są lepsze, bardziej szalone i was moglibyśmy pokazać. Zgłaszajcie się do kolejnych odcinków, wysyłając maila na casting@sk.tv, a szczegółów szukajcie na naszym facebookowym profilu. A teraz mam dla Was zagadkę, a właściwie zadanie na spostrzegawczość. Oto krótki film z kozami górskimi w roli głównej. Pytanie brzmi, ile kóz jesteście w stanie naliczyć? Macie na to chwilę, a potem zobaczycie, jak bardzo się pomyliliście. No i ile zauważyliście? 5, 6? Nie martwcie się, nikt by tego nie zgadł. Szczegóły krążka Selena Gomez. Najnowszy album wokalistki otrzymał tytuł For You, a fani znajdą na nim 12 największych przebojów Seleny oraz 3 premierowe kawałki Heart Wants What It Wants, Mass oraz Do It. Płyta, która do sklepów trafi 24 listopada, ma być podsumowaniem ostatnich lat kariery młodej gwiazdy. 10 lat Max Flow Records. Z okazji 10 urodzin wytwórni fani wybiorą największe przeboje ostatniej dekady. Swój głos można oddać na utwór dowolnego artysty, który nagrywał w tym czasie dla Max Flow Records. Wybór jest nieograniczony. Głosowanie potrwa do 16 listopada, a tytuły z największą ilością głosów ukażą się na ekskluzywnej jubileuszowej składance. Jeśli tato jest beatboxerem, beatboxerem będzie też dziecko. Początki nie są nigdy łatwe, ale z pomocą rodziców gwiazdą internetu można zostać, jeszcze zanim zacznie się mówić. I choć jeszcze tego nie wie, to jego pierwszy singiel w karierze. Najbardziej chwytliwy utwór na świecie. Naukowcy z brytyjskiego uniwersytetu w Manchesterze przez ostatni rok prowadzili badania nad niezwykle ważną kwestią. Po serii testów na 12 tysiącach osób znamy w końcu prawdę. Najbardziej wpadającym w ucho kawałkiem na świecie jest Wannabe zespołu Spice Girls. Drugie miejsce zajął Lou Bega z hitem Mambo No. 5, a trzecie grupa Survivor z nieśmiertelnym przebojem Eye of the Tiger.
Kolejny weekend w SKTV, a to oznacza, że mamy dla Was kolejną kompilację tematycznych klipów. Tym razem w weekendzie specjalnym przygotowaliśmy listę teledysków z fabułą. Jacy artyści się pojawią? Niech to pozostanie na razie tajemnicą. Swoje propozycje możecie jednak zgłaszać na przykład przez nasz facebookowy profil. Każdy, kto czasem gra w bilard, wie, jak przyjemne jest trafienie do łzy, a im trudniejsze uderzenie, tym większa radość. Wyobraźcie sobie więc, jak szczęśliwym człowiekiem musi być ten gość. I pewnie w barze wygrywa wszystkie zakłady. Najlepsi DJ-e w Krakowie. 6 grudnia w Krakowie po raz kolejny odbędą się Mistrzostwa Świata DJ-ów IRA. Impreza rozpocznie się o 18 w kinie Kijów, a o obronę tytułu powalczy mistrz z 2013 i 2012 roku, czyli DJ Wicked. Poza tym na scenie pojawią się reprezentanci m.in. z Anglii, Grecji, Włoch, Francji, Czech, Indii, Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii oraz oczywiście z Polski. A publiczność rozgrzeje m.in. ekipa w składzie Grupson, BRK, Jarecki. Nowy klip Davida Getty. W sieci pojawił się nowy teledysk Francuza do kawałka Dangerous z gościnnym udziałem Sama Martina. Ponad 7-minutowe wideo nakręcono na torze wyścigowym Formuły 1 i jak zwykle nie zabrakło w nim pięknych kobiet. Klip zapowiada też najnowszy krążek Davida Getty, Listen, który ukaże się już 24 listopada. Schody ruchome mają swoje plusy, ale też zachęcają na przykład do lenistwa, bo przecież nawet chodzenie po schodach może być sportem, a przynajmniej sposobem na poprawienie kondycji. Jak więc zachęcić ludzi do zmiany nawyków? Można na przykład stworzyć schody muzyczne. Ilość ludzi korzystająca z tradycyjnych schodów dzięki temu zabiegowi wzrosła aż o 66%. I to było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim, dzięki. Do zobaczenia jutro od 13.